Często jestem pytany o to, jak to się stało, że robię to, co robię od 30 lat. Historia zaczyna się w roku 1973. W listopadzie tego roku byłem w Paryżu na kongresie francuskojęzycznych przywódców ewangelicznych, choć nie jestem jednym z nich. Mój francuski jest bardzo słaby i mogłem jedynie ogólnie rozumieć, co się dzieje. Nie wiedziałem, dlaczego tam jestem. Wiedziałem jedynie, że Bóg mnie tam chciał. Pewnego dnia podczas lunchu poznałem pewnego młodego człowieka, który również nie wiedział, dlaczego się tam znalazł, lecz wiedział, że Bóg go tam chciał. Najwyraźniej mieliśmy się tam spotkać. Był Hindusem. Oczywiście zapytałem go, jak się nawrócił na chrześcijaństwo i co robi w takim miejscu jak to. Zaczął mi opowiadać swoją niesamowitą historię. Był młodym guru hinduskim i poznał Chrystusa. To było niesamowite. Wtedy Francis Schaeffer zachęcił Raviego Maharaja do napisania polemiki z hinduizmem. Powiedziałem mu, że niewielu ludzi przeczyta tego rodzaju książkę, ale mógłby po prostu opisać historię swego nawrócenia, bo jest fantastyczna i będzie to bardziej komunikatywne. Nie miałem pojęcia, że będę mu pomagał w opisaniu tej historii, lecz wpadliśmy na siebie następnego roku podczas Światowego Kongresu Ewangelizacyjnego w szwajcarskiej Lozannie i w końcu siedliśmy razem do pracy, której owocem jest książka pod tytułem Śmierć Guru. Wielu Hindusów nawróciło się po jej przeczytaniu. I tak jedna rzecz pociągnęła za sobą następną. Pojechałem do Indii, by napisać kolejną książkę, historię pewnego Hindusa, który nawrócił się do Chrystusa w małej wiosce, i wtedy zacząłem dostrzegać związki między ruchem promującym narkotyki w Stanach Zjednoczonych, parapsychologią, zjawiskami nadprzyrodzonymi i całą eksplozją okultyzmu. Tak powstała następna książka, będąca pierwszą z czterech w serii. Napisałem jeszcze wiele innych książek, lecz te cztery stanowią całość. Tom pierwszy nosi tytuł Eksplozja okultyzmu i mówi o zjawisku sekt w kontekście proroctw biblijnych. Uważam, że czas, o którym mówił Jezus, zapowiadając swój powrót, będzie się charakteryzował największym zwiedzeniem, jakie kiedykolwiek widział świat. Kolejny tom nosi tytuł Pokój, bezpieczeństwo i nadchodząca zagłada. W tej książce próbowaliśmy wykazać, że dzieje się coś o wiele większego i bardziej groźnego niż mnożenie się sekt. I to coś nazywa się ruchem New Age. Zapytacie większego? Owszem, o wiele większego. Dziesiątki milionów ludzi w Ameryce i setki milionów na całym świecie w porównaniu z kilkoma milionami w jakiejkolwiek sekcie. Czy jest to bardziej niebezpieczne? Tak. Każdy rozpoznałby członków sekty Hare Krishna w pomarańczowych szatach i z ogolonymi głowami tańczących na ulicy Nowego Jorku czy gdziekolwiek indziej. Rozpoznalibyście, kim oni są, lecz niewiele osób rozpoznałoby nauczanie New Age zawarte na przykład w najnowszej teologii, psychologii czy nauce o zdrowiu. Następną książką w serii jest książka, która okazała się bardzo kontrowersyjna, czego się nie spodziewałem i co mnie zaskoczyło, nosząca tytuł Zwiedzione chrześcijaństwo. Próbowaliśmy w niej pokazać, że zwiedzione chrześcijaństwo polega na tym, iż ruch New Age, o którym wiedzieliśmy, że jest większy i bardziej niebezpieczny niż myśleliśmy, w rzeczywistości wszedł do Kościoła Jezusa Chrystusa. Z powodu wielkiego zainteresowania tą książką pojawił się czwarty tom serii, zatytułowany Poza zwiedzeniem, z podtytułem Powrót do biblijnego chrześcijaństwa. Jestem bardzo zatroskany tym, co się dzieje. Nigdy nie przypuszczałem, że będę recenzował jakiekolwiek doktryny i nie robiłbym tego bez wcześniejszej modlitwy i sprawdzenia swego serca. Ponieważ zdaję sobie sprawę, że zwiedzenia, jakie pojawiły się w otaczającym nas świecie, weszły i zaczęły penetrować Kościół Jezusa Chrystusa. Czasem ludzie mnie pytają, jakie masz przygotowanie? Nie masz wykształcenia teologicznego, więc jakie są twoje kwalifikacje do tego typu pracy? Przede wszystkim jestem Berejczykiem, a Berejczycy byli najwyraźniej wystarczająco wykwalifikowani do sprawdzania w pismach tego, co im głosił Paweł. Oczywiście nie mam wykształcenia teologicznego, choć studiuję Słowo Boże na klęczkach od ponad 40 lat. Pracowałem również w biznesie i studiowałem matematykę na Uniwersytecie Kalifornijskim oraz prawo, którego nie skończyłem, ponieważ w połowie moich studiów dostałem pracę menedżera w dużej firmie.
Ukończyłem za to kurs księgowości, na który zapisałem się jeszcze w trakcie studiów. I mówię to dlatego, że dzięki odebranemu wykształceniu umiem dokładnie oceniać dane, którymi dysponuję i dojść do wniosków, pod którymi mogę się podpisać. To wszystko próbowałem osiągnąć, pisząc wspomniane książki i mam nadzieję, że Bóg ich użyje ku swojej chwale. Otwórzmy nasze Biblię na pierwszej księdze Mojżeszowej, rozdział 1, werset 1. Zacznijmy od samego początku. W niniejszej serii wykładów chcielibyśmy przede wszystkim zachęcić was, żebyście sami wyciągali wnioski i sami dla siebie poznawali Biblię. A to znaczy, że powinniście znać Stary Testament, tak samo jak Nowy Testament. Skąd będziecie wiedzieli, że ja was nie zwodzę? Jeśli nie znacie Biblii, to skąd będziecie wiedzieć, czy to, co mówię, zgadza się z jej nauczaniem? Podobnie z nauczaniem kogokolwiek innego. Jak sprawdzicie, czy to, co mówi, zgadza się z Pismem? Musicie znać Słowo Boże dla siebie. Nie wiem, czy znacie ten wiersz, który brzmi mniej więcej tak. Tak, myślałem, że znam Biblię. Kartkując ją tu i tam, trochę z Hioba, tu Izajasz. Tak, mówiłem, Biblię znam. Fragment z pierwszej Mojżeszowej, werset z Rzymian, jakiś psalm. Tu końcówka przypowieści, ależ dobrze słowo znam. Lecz odkryłem inny sposób poznawania świętych pism i pojąłem, że ich nie znam, gdym przeczytał wszystko w nich. Więc nie kartkuj tak tej księgi, by zaglądać tu i tam. Lepiej pomódl się z bojaźnią o poznanie Bożych prawd. Jeśli pisma są dla ciebie tym, czym zwykła książka jest, ciągiem zwykłych akapitów, wertowanych w przód i wstecz, spróbuj zmienić te zwyczaje, perspektywy, dostrzec sens, a pokłonisz się z zachwytem przed mądrością księgi tej. I znowu, i znowu, i znowu, dla siebie samego studiując Słowo Boże na klęczkach. Dlatego chciałbym zacząć od początku. Wróćmy do tego wersetu. Księga Rodzaju 1:1. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Oczywiście nie był to początek dla Boga, lecz początek wszechświata. Bóg nie ma początku i to jest jasne. Życie i inteligencja nie wytrysnęły spontanicznie z pustej, martwej przestrzeni. Musiał istnieć jakiś Stwórca, który istniał wiecznie, by doprowadzić do zaistnienia wszystkiego, co istnieje. Wiemy, że wszechświat miał początek, choćby dlatego, że na przykład Słońce nie świeci na niebie od wieczności. Gdyby świeciło od zawsze, już dawno by się wypaliło, prawda? Gdyby Słońce było wieczne, nie mogłoby wyczerpywać swojej energii, bo coś, co jest wieczne, nie może się wyczerpać. Czyli musi istnieć czas. Gdy nie było Słońca ani gwiazd, nigdy nie było Wszechświata. I o tym mówi ten werset. Bóg stworzył Wszechświat. O ile się nie mylę, Theodor Roszak, który zdecydowanie nie jest chrześcijaninem, powiedział, że darwinowska teoria ewolucji pozwoliła nam pozbyć się tego nieprawdopodobnego Boga. Tak, Bóg Biblii, prawdziwy Bóg, który jest Stwórcą Wszechświata, jest oczywiście nieprawdopodobny, ponieważ wykracza poza nasze pojmowanie. I ja sam czasem mówię, Panie, oczekujesz ode mnie zbyt wiele. Oczekujesz, bym uwierzył, że nie masz początku ani końca, że znasz każdą myśl, każdej istoty ludzkiej, jaka kiedykolwiek żyła i będzie żyć, że znasz każdą cząstkę elementarną, każdy atom, który kiedykolwiek był i kiedykolwiek będzie. To jest nieprawdopodobne. Theodor Roszak powiada, że teoria darwinowska pozbywa się tego nieprawdopodobnego Boga, a w jego miejsce stawia Boga jeszcze bardziej nieprawdopodobnego, którego nazywa wielkim Bogiem przypadku. Encyklopedia Britannica nie powstała w wyniku wybuchu z drukarni. Nie jesteśmy jedynie kubkami protoplazmy, siedzącymi tutaj razem, lub kawałkami wykształconego i unerwionego mięsa,
A słowa, które wypowiadam, nie są jedynie rezultatem bezładnych ruchów atomów w moim mózgu, co miało początek podczas wielkiego wybuchu 18 miliardów lat temu i od tamtego czasu po prostu się samo rozwija. Każdy wie, że to nieprawda. I każdy wie, że Bóg istnieje. Biblia nawet nie dowodzi istnienia Boga. Po prostu rozpoczyna od Boga. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Niebiosa ogłaszają chwałę Boga, jak mówi Psalm 19. Firmament jest dziełem Jego rąk. Pierwszy rozdział listu do Rzymian mówi, że każda istota ludzka wie o istnieniu Boga. Wie o tym w swoim sercu, wie o tym w swoim sumieniu. Wiedzą o tym, ponieważ sam wszechświat świadczy o Bogu. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Nie mamy czasu, by zagłębiać się w szczegóły, lecz zauważcie, w wersecie 4, 10, 12, 18, 21, 25 i tak dalej, stwierdzenie, że Bóg powiedział, iż to było dobre. On stworzył dobry wszechświat. Dlaczego jest napisane w tak wielu miejscach, że stworzenie było dobre? Ponieważ jedynie Bóg może decydować, co jest dobre. Wy nie. Nie możecie postępować według własnych standardów i ja nie mogę postępować według moich. Gdybyście wy mieli możliwość ustalania i decydowania, co jest dobre, a co złe, to samo mógłby zrobić ktokolwiek inny i mielibyśmy chaos. Ktoś musi ostatecznie decydować, co jest dobrem, co jest złem. Tym kimś może być jedynie Bóg. Dlatego Bóg powiedział, że to jest dobre. Jakiś czas temu odwiedzałem targi światowe, na których ONZ miał swój pawilon. Były tam opisane wszelkie problemy na świecie, jak zagrożenia ekologiczne czy nuklearny miecz Damoklesa. W pawilonie prezentowano te problemy, cytując na końcu słowa Buckminstera Fullera, który powiedział: problem polega na tym, że statek powietrzny Ziemia nie został wyposażony w podręcznik użytkownika. O, mamy go. Oto podręcznik użytkownika podany przez producenta. Lecz Fuller w to nie wierzy. Na środku pawilonu była sala kinowa, w której wyświetlano film dotyczący światowej współpracy, dzięki której my, ludzie, mamy zamiar rozwiązać nasze problemy. Padły tam następujące słowa. Dlaczego musi istnieć dobro i zło, prawda i fałsz, my i oni? Jak wam się to podoba? Lecz rasa ludzka nie może żyć bez powyższych standardów, więc przy wyjściu z kina na ścianie, na wprost wychodzących, widniało hasło wzywające do międzynarodowej współpracy, wypisane wielkimi literami, zaczynające się słowami dla wspólnego dobra. Przed chwilą twierdzili, że nie ma dobra, że można bez niego żyć. A jednak oni sami przedstawili siebie jako elitę, która wskaże pozostałym, co jest dobrem, a my mamy żyć według ich standardów. A przecież powinniśmy żyć według Bożych standardów. Wszystko zaczęło się w ogrodzie Eden. Ponieważ jeśli przejdziemy do rozdziału drugiego, czytamy w wersecie 15, że gdy Pan stworzył człowieka, umieścił go w ogrodzie, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Co złego byłoby w poznaniu dobra i zła? Cały problem związany z drzewem poznania dobra i zła polegał na ludzkiej deklaracji niepodległości w stosunku do Boga. Gdyby człowiek okazał Bogu nieposłuszeństwo, oznaczałoby to ambicję decydowania samemu, co jest dobre, a co złe. Boże standardy nie byłyby już potrzebne. Adam i Ewa zostali stworzeni w takiej tak zwanej niewinności. Nie wiemy, jak inaczej można by ten stan określić. Nie było wtedy wiele pokus. Adam nie mógł nikogo zgwałcić, bo jedyną kobietą była jego własna żona. Nie można było nikomu nic ukraść, bo człowiek miał wszystko, co było. Nie można było być o nikogo zazdrosnym.
była tylko niewinność związana z taką wolnością od pokusy, jaką można sobie jedynie wymarzyć. Lecz Bóg łagodnie, zauważcie, jak łagodnie, zaczyna określać pewne granice i mówi Adamowi i Ewie, że istnieją pewne warunki. Jestem waszym stwórcą. Nie wiecie nawet, dlaczego zostaliście stworzeni. Nie istnieje żaden sens istnienia całego wszechświata, jeśli nie ma producenta, który posiada pewien zamysł, który wszystko powołał do istnienia w jakimś celu. Najłagodniejszy sposób, w jaki było można, Bóg zaczął to uświadamiać Adamowi i Ewie. Większość drzew w ogrodzie była im dostępna. Myślę, że to były całe hektary drzew. I nie przypuszczam, żeby drzewo dobra i zła jakoś się spośród nich wyróżniało. Prawdopodobnie miało ten sam rodzaj owocu, jak wszystkie inne. Lecz mieli nie spożywać owocu z tego jednego drzewa. Nie dotykajcie tego jednego. Nie dotykajcie tego konkretnego drzewa. Nie można było postawić łatwiejszego warunku, prawda? Macie tysiące drzew, tylko nie dotykajcie tego jednego. Nie jedzcie z tego drzewa. To jest wszystko, o co was proszę, Adamie i Ewo. Nie jedzcie z tego drzewa. I Ewa zjadła. Później będziemy mówić o tym szerzej. Teraz chciałbym tylko położyć pewien fundament. Została zwiedziona i oszukana przez wroga Boga i człowieka, przez węża, tego starodawnego węża zwanego diabłem, o którym objawienie Jana 12:9 mówi, że zwodzi cały świat. Zaczął od niej, a teraz zwodzi cały świat. Jak zaczął? Czytamy o tym w 14 rozdziale Księgi Izajasza, o jego upadku. Powiedział, zrównam się z Najwyższym. Zrównam się z Najwyższym. I powiem wam, że jego pokusa nie zrodziła się z zaniżonego poczucia własnej wartości. Nadał się pychą z powodu swej jasności, z powodu swojej piękności i zapragnął być jak Bóg. Nie oskarżajcie szatana o to, że jest ateistą. Ateizm nie jest największym problemem dla Kościoła. Ateiści nie są największymi wrogami Kościoła. Są nimi ci, którzy wyznają fałszywą religię. Oni są największymi wrogami Kościoła. Ateistę umiecie rozpoznać, lecz ktoś, kto używa tego samego języka i mówi o tym samym, co wy, lecz ma na myśli inne znaczenie słów, zwodzi was. To jest problem w Kościele Jezusa Chrystusa i jest gorszy od ateizmu. Szatan nie zaprzeczył istnieniu Boga. Zaprzeczył jedynie jego wyjątkowości i chciał być jak Bóg, tworząc wraz z Najwyższym klasę bogów. Zrównam się z Najwyższym. Najwyraźniej wielu aniołów przyłączyło się do niego, a potem zwiodł Ewę. Również stała się Bogiem. Nie przypuszczała, że ten elitarny klub bogów, do którego wstępuje, to w rzeczywistości demony, które zbuntowały się przeciwko Bogu. W każdej istocie ludzkiej jest demon. Może to brzmi zbyt mocno. Samuel Rutherford, 17-wieczny kaznodzieja, znany ze swych listów, które były inspiracją dla wielu hymnów, powiedział, każdy człowiek ma w sobie osobistego diabła. Ego jest osobistym diabłem każdego człowieka i odbiera chwałę przy wewnętrznym ołtarzu. Kosmiczna bitwa przetacza się przez galaktyki, docierając aż do tronu Bożego. Możecie przeczytać w Księdze Joba, jak sam szatan pojawiał się tam i nadal się pojawia i nie zostanie wyrzucony aż do 12 rozdziału Księgi Objawienia. A my nie pokonamy go inaczej, jak przez krew baranka, własne świadectwo i umiłowanie Pana ponad życie. Ewa uwierzyła. Adam nie został zwiedziony, lecz nie chciał stracić żony i dlatego poszedł za jej przykładem. Możecie sobie wyobrazić, że ten wróg, który wszedł do ogrodu, by zniszczyć ten piękny raj i który zwiódł Ewę, nie przestał zwodzić. Słowo Boże mówi nam przede wszystkim w drugim liście do Koryntian w rozdziale 11, że czasy ostateczne będą się charakteryzować
eksplozją aktywności szatana i eksplozją zwiedzenia, które zaczęło się w ogrodzie Eden. Zauważcie, co Paweł pisze do Koryntian w wersecie 3. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Będziemy mówić o skażeniu i zwiedzeniu, jakie ma miejsce w dzisiejszym świecie, żeby się uzbroić i móc ratować innych. Wróćmy do 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Jezus, gdy uczniowie pokazali mu świątynię, myśląc, że będzie pod wrażeniem, a przecież to on stworzył wszechświat, zaszokował ich w wersecie 2, mówiąc, że nadchodzi czas, gdy to wszystko zostanie zburzone i nie zostanie kamień na kamieniu. W wersecie 3 na Górze Oliwnej uczniowie na osobności poprosili go, powiedz nam, kiedy to nastąpi, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Jezus zaczyna im mówić o znakach końca. Napisano całe książki, głoszono wiele kazań o wojnach, wieściach wojennych, trzęsieniach ziemi, głodzie, morze i zapewne znacie to wszystko. Na przykład niektórzy sceptycy mówią, dajcie spokój z tymi czasami ostatecznymi, przecież to wszystko cyklicznie się powtarza na przestrzeni historii. Chcecie mówić o wojnach? Co powiecie o wojnie stuletniej? Chcecie mówić o głodzie? Ludzie głodują. O morze? Co z plagą burbońską lub czarną śmiercią, która zabiła miliony? Przecież to się cyklicznie powtarza, więc nie ma się czym ekscytować. Oczywiście, że mają miejsce trzęsienia ziemi, bo płyty tektoniczne się przemieszczają i można to wszystko wyjaśnić naukowo. Nie mamy czasu, by zajmować się tym szczegółowo, lecz mogę wam powiedzieć, że jest wiele znaków zwiastujących czasy ostateczne i nie można ich naukowo wyjaśnić. Na przykład naród izraelski mieszka w swojej ziemi po raz pierwszy od 2500 lat. Od czasów niewoli babilońskiej nie mieli oni suwerenności we własnym kraju. I tak musiało się stać, ponieważ prorocy mówili o wydarzeniach czasów ostatecznych, które będą miały miejsce w Izraelu. Wyobraźcie sobie, że ten mały skrawek piaszczystej ziemi przykuwa uwagę całego świata. Nie mamy teraz na to czasu, ale sami przeczytajcie 12 rozdział Księgi Zachariasza, gdzie jest napisane, oto uczynię Jeruzalem upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów i ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Wyobrażacie to sobie? I to się wypełnia. Powstało wielkie mocarstwo na północy, Związek Radziecki. Oprócz tego Jezus mówi w 22 wersecie rozdziału 24 Ewangelii Mateusza, że gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota. Co powiecie o tym? Niektórzy powiedzą zapewne, że wszystko, co zapisano w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, zostało wypełnione w roku 70, gdy wojska Tytusa zburzyły Jerozolimę. To nieprawda. Nie było wtedy zagrożenia ze zgładzeniem wszystkich istot ludzkich na ziemi. Nie można było tego zrobić przy pomocy miecza, włóczni czy kurz. Nie można tego zrobić nawet przy pomocy konwencjonalnych bomb. Lecz nasze pokolenie, po raz pierwszy w historii ludzkości, jest w posiadaniu takich środków, które nadają sens temu proroctwu, ponieważ posiadamy broń zdolną do zgładzenia całego życia na ziemi, i to wielokrotnie. Tego się nie da wyjaśnić cyklicznym powtarzaniem. Coś wyjątkowego dzieje się w naszym pokoleniu i to za naszych czasów. Nie chcę wchodzić w szczegóły, lecz znacie dobrze rozdział 13 Księgi Objawienia, mówiący o znaku na ręce i czole. Mówi on o kimś, kto będzie w stanie kontrolować cały system bankowy i handel na świecie. Czyli kupno i sprzedaż to było niedorzeczne, dopóki nie wynaleziono elektronicznego przetwarzania danych, komunikacji satelitarnej, która umożliwia błyskawiczny kontakt między bankami na całym świecie. Znów nasze pokolenie jest pierwszym, dla którego to proroctwo nabiera sensu. Żyjemy w bardzo interesujących czasach. Mówiąc delikatnie, myślę, że żyjemy w czasach ostatecznych.
Lecz największym znakiem, o jakim Jezus wspominał, jest ten, który wymienił na początku. Był to znak, który podkreślał bardzo często i uważam, że jest on najważniejszy. Tym znakiem zajmiemy się dzisiaj wieczorem. Werset 4. Jezus odpowiadając rzekł, jeszcze zanim powiedział o wojnach i wieściach wojennych i tak dalej. Zauważcie, co mówi wcześniej. A Jezus odpowiadając rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Jezus powiedział, że nadchodzą czasy zwiedzenia. Jest to zwiedzenie religijne, o dziwo. Wielu ludzi żyje w nieświadomości, że ruch szatana jest znacznie szerszy od ruchu Jezusa. Pochodzę z południowej Kalifornii, jest tam kościół, który dobrze zapamiętałem. Jest to kościół czarowników Wicca. Kościół satanistyczny, chlubiący się około 8 tysiącami członków. Organizują oni obozy wakacyjne, gdzie nawracają młodych ludzi. Reklamują swoje kursy dla młodzieży. W Kalifornii młodzież może uczestniczyć raz w tygodniu w godzinnych kursach, które mają charakter nauczania religijnego. I czarownicy udzielają takiego religijnego nauczania. Mówią o tym, jak infiltrować kościoły chrześcijańskie, nosić krzyże, uśmiechać się szeroko i często mówić chwała Panu. Wiedzą, jak używać nieograniczonych funduszy od banków i tak dalej. Czas religijnego przebudzenia będzie czasem wielkiego zwiedzenia. Jezus ostrzegał przed tym. Wymienił trzy elementy charakterystyczne dla tego zwiedzenia. Znajdujemy je w wersecie 5, 11 i 24. Wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc, ja jestem Chrystus. I zwiodą wielu. Nie przyjdą w jakimś innym imieniu, które miałoby na nas zrobić wrażenie. Nie będą udawać Napoleona, Dżingis Hana, lecz Chrystusa. Co wy na to? On to przepowiedział. A dotyczy to naszych czasów. Następnie werset 11. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Werset 24. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, albo o ile można zwieść wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Znaki i cuda. Niektórzy twierdzą, że potrzebujemy znaków i cudów. W czasach ostatecznych istnieje wielkie pragnienie znaków i cudów. Moja Biblia mówi, że w czasach ostatecznych najbardziej będzie potrzebna umiejętność rozróżnienia między fałszywymi znakami i cudami, a tym, co pochodzi od Boga. Istnieją wielcy cudotwórcy, którzy sprzeciwiają się prawdzie. Sam Jezus prorokował. Możecie przeczytać w drugim liście do Tymoteusza 3:8, gdzie Paweł pisze, że będą jak Jannes i Jambres, którzy próbowali powtórzyć lub przynajmniej podrobić cuda czynione przez Boga rękami Mojżesza i Arona. Jak Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci cudotwórcy będą sprzeciwiać się prawdzie. Ludzie o spaczonych umysłach, niewytrzymujący próby wiary. Ten rozdział rozpoczyna się słowami, w dniach ostatecznych nastąpią trudne czasy. Mówi o ludziach czyniących cuda, którzy będą zwodzicielami i którzy zwiodą wielu. Jeśli chcecie poznać głębię zwiedzenia, w Ewangelii Mateusza 7:22-23 Jezus mówi, w owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy On im powie, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Nigdy was nie znałem. Mocne słowa w ustach tego, który powiedział, znam moje owce. On nigdy ich nie znał, nigdy nie byli owcami, lecz grali rolę chrześcijańskich przywódców, cieszących się wielkim uznaniem i czyniących cuda, a naprawdę byli zwodzicielami trzody. Myślę, że te słowa Jezusa sprawiają wielu ludziom wiele problemu, a przecież dotknęliśmy zaledwie kilku wersetów. Paweł i inni apostołowie pisali o tym. Dlaczego powinniśmy zwrócić na to uwagę? Mogę wam to przyznać, że nigdy nie zwracałem większej uwagi na to proroctwo, bo wydaje się takie trudne, takie mgliste. Podobnie jak bestie w księdze Daniela i objawienia, które są tak różnie interpretowane. Zostałem przekonany przez Pana, że Biblia mówi o czasach ostatecznych i podaje znaki czasów ostatecznych, tak jakby Bóg oczekiwał, że będzie takie pokolenie na tej ziemi w pewnym momencie historii, które na podstawie tych znaków, o których Bóg im powiedział i ostrzegł ich,
rozpozna czasy, w jakich żyje i coś z tym zrobi. Moim zdaniem istnieje mnóstwo dowodów, że żyjemy właśnie w tych czasach i chciałbym wam podać niektóre z nich dzisiaj wieczorem. W ogrodzie Eden wąż wypowiedział cztery podstawowe kłamstwa. Będziemy do nich często wracać, a teraz chciałbym je wam podać już na początku, żebyście zobaczyli, w jaki sposób są one wplecione w samą tkankę okultyzmu. Cztery podstawowe kłamstwa. Pierwsze nie jest wypowiedziane wprost, lecz jest podstawą i założeniem wszystkich pozostałych. Szybciutko je wymienimy. Numer jeden. Bóg nie jest osobą, lecz rodzajem mocy. Wiecie, jak bardzo stała się popularna ta idea. Wychodząc z kina po obejrzeniu Gwiezdnych Wojen, mieliście zapewne silnie zakodowane w głowie słowa: niech moc będzie z tobą. Były one drukowane na naklejkach, na koszulkach. Została przedstawiona społeczeństwu nowa koncepcja Boga, która uzyskała akceptację. Bóg nie jest osobą, lecz mocą. To się ludziom podoba, ponieważ nieosobowa moc nie będzie chciała, żebyśmy ją poznali. Drugie kłamstwo, na pewno nie umrzecie. Nie umrzecie, tylko ulegniecie recyklingowi. Po prostu w ramach reinkarnacji będziecie ewoluować na coraz wyższe poziomy. Trzecie kłamstwo, będziecie jak Bóg. Kosmiczna ewolucja. Ewolucja nie jest teorią naukową, lecz sercem okultyzmu od tysięcy lat. Ewolucja jest nośnikiem karmy w procesie reinkarnacji. Jakiż byłby sens reinkarnacji, gdyby nie można było ewoluować na coraz wyższe poziomy? O tym mówi całe nauczanie wschodniego mistycyzmu. Na przykład celem jogi jest samorealizacja, w celu uświadamienia sobie, że jesteśmy bogami. To brzmi jak słowa węża w ogrodzie Eden, o drzewie poznania dobra i zła. Problem nie leży w tobie, lecz w twoim sposobie myślenia. Musisz zmienić swój sposób postrzegania, bo błędnie postrzegasz rzeczywistość, nakładając na nią swoje ograniczenia. Gdybyś tylko uświadomił sobie, że posiadasz potencjał nieograniczony, wtedy zdałbyś sobie sprawę, kim naprawdę jesteś. Jesteś Bogiem. Jesteś wszystkim. Te idee eksplodowały w naszych czasach. Rozmawiałem z młodymi ludźmi z całego świata, którzy weszli w narkotyki i spotkali duchowe istoty, które mówiły im dokładnie te same kłamstwa, które wąż powiedział do Ewy w ogrodzie Eden. Te istoty pojawiają się podczas seansów spirytystycznych, zabaw z tabliczką Ouija, w transie osiąganym w ćwiczeniach jogi. Chciałbym tutaj się zatrzymać, żeby wyjaśnić, jakie to ważne. Ta eksplozja nastąpiła w czasach 50. i 60. Nowy Testament poważnie traktuje coś, co nazywa czarnoksięstwem i określa je dwoma greckimi wyrazami. Jeden z nich to magia. Szymon Mag z Dziejów Apostolskich posiadał moce magiczne i poszukiwał takich mocy, boskich mocy. Drugi wyraz to farmakeia lub farmakus, od którego pochodzi określenie farmacja. Czarownik to ktoś, kto przy pomocy specjalnych środków farmaceutycznych wchodzi w odmienne stany świadomości w celu nawiązania kontaktu z istotami duchowymi i otrzymania ponadnaturalnej mocy. Absolwent mojej uczelni, Carlos Castaneda, posiada doktorat z antropologii i napisał podręcznik pod tytułem Podróż do Ixtlan. Historia opowiada o tym, jak indyjski szaman Don Juan z plemienia Yaqui wprowadził go w świat czarnoksięstwa, gdzie spotkał bogów i doświadczył działania kosmicznych mocy. Niektórzy z was, biorący w przeszłości narkotyki, wiedzą, o czym mówię. Doświadczyliście jako młodzi ludzie wejścia w świat duchowy, włączając i wyłączając odmienny stan świadomości, co opisywał m.in. Timothy Leary. Przekazywanie tych kłamstw coraz dalej spowodowało zmianę światopoglądu i w rezultacie całe pokolenie zostało wprowadzone w świat czarnoksięstwa. To, co mówi się o negatywnych skutkach działania niektórych narkotyków, jak uszkodzenie genów, organów płciowych, komórek itd., to jest sprawa drugorzędna wobec skutków natury duchowej. Narkotyki powodują kontakt z istotami demonicznymi, co stanowi część wielkiego zwiedzenia, które rozpoczęło się w ogrodzie Eden.
To otworzyło drzwi i umysły młodych ludzi na kosmiczną Ewangelię hinduskich guru, którzy zaczęli przybywać do nas ze wschodu. Każdy guru, i słuchajcie uważnie, co mówię, każdy guru został posłany przez swojego guru w konkretnym celu nawrócenia świata na hinduizm. W roku 1979 w Allahabad odbył się Światowy Kongres Hinduizmu z Dalai Lamą jako gościem honorowym, nawiasem mówiąc, i przedstawicielem buddyzmu. Widzicie zatem powiązania. Jeden z mówców stwierdził, że nadchodzi dzień, gdy osiągniemy swój cel zniszczenia chrześcijaństwa i ustanowienia hinduizmu jako nowej religii światowej. Pozwólcie, że cofnę się nieco, by wyjaśnić, o co tutaj chodzi. Sir John Eccles, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie badań neurologicznych, opisuje mózg jako, cytuję, maszynę, która może być sterowana przez ducha. Koniec cytatu. Mam powtórzyć? Wasz mózg jest maszyną, którą duch może sterować. Wy jesteście duchami sterującymi tą maszyną. Jesteście bytami duchowymi posiadającymi duszę i żyjącym w ciele fizycznym. A sterowanie mózgiem zachodzi właśnie teraz, w jakiś sposób fantastyczne połączenie, które Bóg stworzył pomiędzy moim duchem i moim mózgiem, umożliwia mi sterowanie ciałem i wy robicie to samo. To jest normalny stan świadomości. Lecz istnieje również odmienny stan, gdy normalne połączenie między wami a waszymi mózgami zostaje osłabione, a Bóg pozwala innemu duchowi sterować waszym mózgiem i tworzyć całe wszechświaty. To jest źródło przeżyć poza ciałem. Stąd pochodzą przeżycia psychodeliczne i moce parapsychologiczne. To nie wy jesteście poza ciałem, to demon odtwarza coś w rodzaju projekcji wideo w waszym mózgu, jesteście zwodzeni. To są drzwi do czarnoksięstwa. To są drzwi do zwiedzenia, a my wprowadziliśmy całe pokolenie w czarnoksięstwo. Bitnicy, hipisi, cały ruch w latach 50., 60. Teraz ci ludzie są czołowymi psychiatrami, psychologami, profesorami, czołowymi politykami, lekarzami i tak dalej. Jesteśmy karmieni jako całe społeczeństwo tym, co oni przeżywali podczas swoich eksperymentów z narkotykami i ćwiczeniami jogi. Rodzice młodych ludzi często zwracając się do mnie i mówią, mój syn czy córka zażywali narkotyki i było to straszne doświadczenie, lecz teraz ćwiczą jogę i wprawdzie nie wiemy, o co chodzi, ale dziękujemy Bogu, że przynajmniej przestali brać narkotyki. Muszę im wtedy mówić, przykro mi to mówić, lecz narkotyki to było przedszkola, joga to już jest szkoła średnia. Wasze dzieci przeszły na wyższy poziom i biorą teraz przy pomocy jogi coś znacznie bardziej niebezpiecznego. Jeszcze 20 lat temu tak nie było, ale dzisiaj trudno byłoby znaleźć jedno stowarzyszenie młodzieży chrześcijańskiej, które by nie proponowało kursów jogi. Jak już powiedziałem, celem tych ćwiczeń jest uświadomienie sobie własnej boskości. Ta popularność ruchu, o którym ostatnio tyle się słyszy, została opisana w mojej książce pod tytułem Pokój, dobrobyt i nadchodząca zagłada. Podtytuł tej książki brzmiał Ruch New Age w proroctwach. Ruch New Age. Gdy zaczynaliśmy pisać na ten temat, wielu krytyków mówiło, przesadzacie. To jest tylko przelotna moda i szybko przeminie, więc nie ma się co ekscytować. Chciałbym przedstawić garść faktów o tym ruchu dziś wieczór. Na przykład Edgar Mitchell posiada tytuł doktora nauk ścisłych i był 6. człowiekiem, który stąpał po powierzchni Księżyca. Był kapitanem statku Apollo 14 i stamtąd dokonywał eksperymentów telepatycznych, próbując nawiązać kontakt z Ziemią. Edgar Mitchell na statku Apollo 14 przeżył doświadczenie mistyczne związane z wejściem w odmienny stan świadomości. To zmieniło jego życie i po powrocie na Ziemię porzucił badania przestrzeni kosmicznej na rzecz badania przestrzeni wewnętrznej, co stało się dosłownie nowym frontem współczesnej nauki. Mam tutaj ich magazyn i gdy przeczytam wam niektóre ogłoszenia, zacznie się wam układać w całość wszystko to, o czym mówimy. Przestrzeń wewnętrzna. Wewnątrz ciebie jest potencjał. Tak brzmi pierwsza linijka. Ruch ludzkiego potencjału to alternatywna nazwa ruchu New Age. Są to szczerzy ludzie, którzy uważają, że odpowiedzi nie znajdziemy w Bogu, lecz w sobie samych. Nie poprzez zaproszenie Jezusa Chrystusa do naszego życia jako Zbawiciela i Pana, lecz poprzez
rozwinięcia nieskończonego potencjału. A przecież jeśli macie nieskończony potencjał, to jesteście bogami. Głęboko w tobie istnieje potencjał. Wewnętrzna przestrzeń. Ten magazyn pomoże ci ją odnaleźć. Przestrzeń wewnętrzna to najbardziej wyczerpujący współczesny magazyn traktujący o umyśle i duchu. Zauważcie, jakie słowa tu padają. Duch. Co autorzy rozumieją, mówiąc duch? Słyszeliście o medycynie holistycznej. Jestem pewien, że każdy z was o niej słyszał. Widzieliście trójkąt umysł, ciało, duch. Trzy proste pytania nasuwają się od razu. Jeśli mam jakiś jeden cel, mam wiele celów, lecz jednym z głównych jest zachęcanie ludzi do samodzielnego myślenia. Myślę, że niektórzy pastorzy nie chcą, żeby ludzie myśleli. Chcą wam mówić, co macie myśleć. I to jest jeden z poważnych problemów. Oni stawiają się w pozycji guru w Kościele Jezusa Chrystusa. Jako uczeń swego guru musisz przestać myśleć, a on dosłownie myśli za ciebie. Sung Myo Moon mówi, ja jestem ich umysłem. A wy musicie myśleć samodzielnie, ponieważ każdy z was jest moralnie odpowiedzialny za siebie. O co powinniście zapytać? Umysł, ciało, duch. Medycyna holistyczna. Jakie leki podaje się duchom? Panie doktorze, czy na Wydziale Medycyny studiował pan wiedzę o duchu? Panie doktorze, czy określenie duch nie jest religijne? Czy mógłby mi pan doktor powiedzieć, jaką religię głosi pan swoim pacjentom w imieniu tej najnowszej wiedzy medycznej? Mogę wam powiedzieć, co to jest. To jest czarnoksięstwo, inaczej zwane szamanizmem. To kolejne określenie, które słyszy się coraz częściej. Michael Hanna z Akademii Nauk Stanu Nowy Jork, jeden z czołowych antropologów, który nie jest krytykiem tego zjawiska, lecz sam w nie wierzy, w swojej książce Droga Szamana pisze przede wszystkim, że słowo szaman pochodzi z języka tunguskiego plemienia syberyjskiego i oznacza znachor lub czarownik. Antropolodzy zaadaptowali je powszechnie dla określenia znachorów, czarownic, magów, zaklinaczy, guślarzy, czarowników, wudu i innych, ponieważ słowo to nie ma złych konotacji, a szaman brzmi całkiem miło. Jest jeszcze inny powód, dla którego to zrobiono. Happel powiada, że podróżując po całym świecie, można odwiedzać ludzi różnych kultur, izolowanych od siebie od tysięcy lat i odległych od siebie o tysiące kilometrów, różnych od siebie kulturowo jak dzień od nocy, a jednak po zbadaniu ich szamanizmu czy czarnoksięstwa okazuje się, że ono jest identyczne w każdym miejscu na Ziemi. Istnieją powierzchowne różnice, lecz korzenie są te same, bo oczywiście źródło inspiracji jest to samo. Ślady prowadzą z powrotem do węża w ogrodzie Eden. Oto człowiek, który w to wierzy, i słuchajcie, co pisze na stronie 136 tej książki. Cechą medycyny holistycznej jest znaczny stopień eksperymentu związanych z podstawowymi metodami praktykowanych od dawna w szamanizmie. Mówi, chcecie wiedzieć, co to jest medycyna holistyczna? To jest przebudzenie czarnoksięstwa w świecie zachodnim z użyciem nowej terminologii. I tyle. Nie obwiniajcie mnie za te słowa. Ten człowiek w to wierzy. Jest czołowym antropologiem. I dokładnie nazwał rzecz po imieniu. Co to jest duch? Zadajcie sobie pytanie, co ateiści i humaniści mówią o duchu? Nie mają na myśli Ducha Świętego, ani ducha i duszy w ujęciu biblijnym, lecz postrzegają ducha na sposób mistyczny. Innymi określeniami ruchu New Age jest rewolucja świadomości. Odpowiedź leży w wyższych stanach świadomości osiąganych przy użyciu narkotyków, jogi, hipnozy itd. Ostatnie odkrycia z dziedziny fizyki skłaniają do wniosku o jedności wszelkiej materii i sugerują istnienie uniwersalnej duszy. Co wy na to? To jest religia. To nie jest chrześcijaństwo. To jest przeciwieństwo chrześcijaństwa, które rzuca chrześcijaństwu wyzwanie. Niestety wielu chrześcijan, słysząc takie pojęcie jak dusza czy duch, przyjmuje, że ludzie ci są po naszej stronie. Tymczasem oni zwodzą. Moc nie jest synonimem Boga, lecz substytutem prawdziwego Boga. Rozumiecie, co próbuję powiedzieć? Musimy się obudzić i zobaczyć, co się dzieje i czym są zwodzeni młodzi ludzie. Jedność wszechrzeczy, holistyczna. Co oni przez to rozumieją? Na przykład Brian Josephson, laureat Nagrody Nobla za badania nad mózgiem, opisuje mózg. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1973, Brian Josephson,
Dr. Josephson ryzykuje swą międzynarodową reputację, głosząc pogląd, że jest w stanie badać najdalsze zakątki kosmosu, wewnętrzne głębie atomu poprzez wgląd w siebie samego. Rozumiecie? Oto laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki zamierza badać przestrzeń kosmiczną i tajemnicę atomu poprzez wgląd w siebie samego. Powiecie, że ten człowiek oszalał. Nie. On ma jakiś naukowy powód, którego wy nie jesteście w stanie podważyć w ramach apologetyki. I nie znajdziecie w księgarniach chrześcijańskich żadnej książki apologetycznej na temat, o którym teraz mówię. Sprawy nabierają takiego tempa, że możemy stracić całe pokolenie młodych ludzi. Jakie to są powody? Cóż, mówiąc, że już wkrótce w największych kinach będziemy oglądać filmy nie na dużym ekranie, lecz w postaci przestrzennych, otaczających nas obrazów zwanych hologramami. Zupełnie jak w Wojnach Gwiezdnych. Skąd pochodzi nazwa hologram? Ponieważ taki obraz można ciąć na dowolne małe części, bez względu na to, jak mała będzie każda z nich, i tak będzie zawierała całość obrazu. Podobnie jak pojedyncza komórka w ludzkim ciele, która zawiera w sobie kod DNA, zawierający informacje o całym organizmie, wystarczający do powielania całej osoby. Cóż może być bardziej logicznego dla takiego naukowca, niż wnioskowanie, że struktura całego wszechświata jest holograficzna? A co to oznacza? To znaczy, że każdy z nas, wy i ja, jesteśmy maleńkim obrazem całości. To znaczy, że każdy z nas ma całość w sobie samym. Całą mądrość, całą władzę, całe poznanie, wszystko, co kiedykolwiek było. Wy tym jesteście, ja tym jestem. To wyjaśnia, dlaczego stany świadomości osiągane dzięki narkotykom, ćwiczeniom jogi są prawdą, są prawdziwe i udowodnione naukowo. I to jest kłamstwo pochodzące z ust węża. Rozszerza się ono gwałtownie i niestety wchodzi nawet do Kościoła Jezusa Chrystusa. Szybciutko pokażę wam kilka przykładów. Odkryj nową erę. Sam jestem oskarżany o wynalezienie całej idei ruchu New Age w celu sprzedaży swoich książek, ale to nie ja jestem autorem tego plakatu, zapewniam was. Aby wam pokazać, jak nowa jest ta idea. New Age Journal. Możecie kupić w każdym najbliższym sklepie, leży tam na półkach. Na całym świecie, nie tylko w wielkich miastach czy kurortach, rośnie liczba ludzi wybierających pozytywne alternatywy stylu życia. Pozytywna alternatywa jest innym określeniem dla grzechu. Nie ma moralności, nie ma dobra i zła. Jest po prostu alternatywa. I oczywiście jest pozytywna, co oznacza, że polega na robieniu tego, co mi się podoba. W roku 1973 wydano pierwszy numer New Age Journal, ponieważ wcześniej nie istniały żadne publikacje traktujące ten nowy poziom świadomości jako pewien trend. Słyszycie, co oni powiadają? I przebudzenie wszystkich narodów na ziemi. Sam nie nazwałbym tego lepiej, analizując sytuację na świecie. Ludzie doświadczają jakiegoś przebudzenia. Coś się dzieje na naszej planecie. W książce Sprzysiężenie Wodnika, zwanej Biblią New Age, Marilyn Ferguson pisze, że nie mająca lidera potężna sieć działa na rzecz dokonania radykalnej zmiany w Stanach Zjednoczonych. Jej członkowie złamali kluczowe elementy myśli zachodniej i dokonują wielkiego, nieodwołalnego przesunięcia, który nas wszystkich obejmie. Nowy umysł i wyższa świadomość stanie się udziałem najważniejszych osób. Sieć wystarczająco potężna, by doprowadzić do radykalnej zmiany w naszej kulturze. Ta sieć to sprzysiężenie wodnika. Jest to kolejne określenie ruchu New Age, era wodnika. Czy oni mają jakieś biblijne uzasadnienie tego wszystkiego? Oni nie występują przeciwko Biblii. Wiecie, dlaczego pierwsi chrześcijanie używali znaku ryby? Ponieważ żyli w innej erze. Spójrzcie na znaki Zodiaku. Oczywiście wszyscy byli znawcami astrologii. Spójrzcie na Zodiak. Przecież znakiem tamtej ery były ryby. Nie wiecie, że sam Jezus przepowiedział nadejście nowej ery i Mesjasza nowej ery? Który ma przygotować drogę nowemu Mesjaszowi, gdy powiedział uczniom, by poszli do wioski, znaleźli człowieka niosącego dzban wody, a potem poszli za nim do przygotowanej sali na piętrze, gdzie będziemy spożywać ostatnią wieczerzę, nie wiecie, że jest to znak nadejścia ery wodnika? Znak wodnika. Ten znak Zodiaku to właśnie człowiek dzbanem wody. Sami widzicie, że Jezus zapowiedział nadejście ery wodnika i nowego Mesjasza.
Przygotujcie się na spotkanie z takimi ideami. Ta sieć, sprzysiężenie wodnika, ogarnęła już umysły, serca i zasoby niektórych czołowych myślicieli, prawników, filozofów, mężów stanu i innych znanych osobistości, pracujących na rzecz stworzenia nowego społeczeństwa. Teraz o innych kłamstwach. Self-Discovery, magazyn bardzo popularny w Hollywood. Ten egzemplarz leżał w biurze firmy Warner Brothers. To jest mandala. Wpatrywanie się w nią pomaga wejść w odmienny stan świadomości. Zauważcie tytuł. Odkrywanie siebie samego. Odkryj, kim jesteś. Ty posiadasz odpowiedź. Ona jest w tobie. Tu u dołu jest napisane, kiedykolwiek popełnisz błąd, pamiętaj, że jesteś Bogiem. Bóg się nie myli. On tylko zdobywa doświadczenie. Artykuł w Los Angeles Times, boginie nadchodzącej nowej ery. Autorka przedstawia liderki ruchu kobiecego i pisze, że kobiety powinny wyrażać nową duchowość. Ten ruch jest duchowy. Nowa jest pisana w cudzysłowie, ponieważ jest to duchowość najstarsza na świecie. Jaki jest najstarszy duchowy ruch na świecie? Wicca, Czarnoksięstwo. Oto broszura z pewnej dużej konferencji dla kobiet w południowej Kalifornii. Na każdej stronie mamy opisy warsztatów dla pań. Pozwólcie, że przeczytam kilka z nich. Drogi do Twojego wewnętrznego światła. To wszystko piszą ludzie z doktoratami i innymi tytułami naukowymi. Wprowadzenie do świadomości bogini i do sztuk tajemnych. I musicie być bardzo naiwni, jeśli myślicie, że chodzi o tajemnicę sztuki wyszywania. Oto artykuł z działu biznesowego Los Angeles Times. Z piękną kobietą na zdjęciu w pozycji pomieszczeniu ułatwiającym wejście w odmienny stan świadomości w celu odprężenia umysłu. Jest to najnowsza metoda dla przemęczonych biznesmenów na zrelaksowanie się i odprężenie. Należy całkowicie odizolować się od jakichkolwiek widoków i dźwięków, przybierając taką pozycję ciała, która poprzez odpowiednie oddychanie, kierowanie pulsem i biciem serca szybko powoduje wejście w odmienny stan świadomości. Można rozwijać przy tym umiejętność wychodzenia poza ciało i tak dalej. Powiecie, że oni nie wiedzą, co czynią, a oni dobrze wiedzą, co czynią. Nazywają to samadhi. To jest to samo, co buddyści nazywają satori. Boska świadomość. Oto kolejna piękna kobieta w pozycji typowej dla jogi. I znów magazyn Self-Discovery. Podpis głosi, samadhi wchodzi do Ameryki. I rzeczywiście tak jest. A ludzie nie wiedzą, w co się pakują. Oto kolejny przykład, reklama firmy Sony. Kobieta lewitująca w pozycji jogina, która słucha czegoś przez słuchawki. Cóż to może być? Oto reklama kasety z komputerową muzyką gatunku New Age. Powstał taki gatunek, gdybyście nie wiedzieli. A tutaj są świadectwa ludzi o tym, jak słuchanie tej muzyki powodowało wyjście z ciała, doświadczenia parapsychiczne i rozwinięcie ponadnaturalnych mocy. Oto samouczek Doliny Słońca, wydany na taśmach audio, służących do samodzielnego wprowadzania się w stan hipnozy. A na okładce czytamy, Twój świadomy umysł słucha pięknej, relaksującej muzyki, podczas gdy świadomość przyjmuje sugestie ukryte w muzyce i działa według nich. Jakie sugestie? Przez kogo tworzone? W jakim celu? Zastanówcie się nad tym. To wisiało na tablicy ogłoszeń w pewnej firmie w południowej Kalifornii. Czytamy tutaj, sposób myślenia New Age już tutaj dotarł i daje rezultaty. Kursy New Age zostały wprowadzone w oddziałach Straży Pożarnej, w firmie telekomunikacyjnej Bell, Xeroxie, w IBM na terenie całej Ameryki, a nawet są rekomendowane przez kapelanów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Są wszędzie. New Age Chicago. Zerwałem to w tym mieście. New Age World. W jakimś małym miasteczku w południowej Kalifornii. New Texas. To samo. New Age Source. Jeszcze gdzie indziej. The Three Rivers Network. Sieć trzech rzek, nazwa od wzajemnie zasilających się nurtów promujących te ideologie, pochodzi z Pittsburgha. Politycy również są w to zaangażowani, ciężko pracują, by dosłownie zdobyć świat swoimi ideami. Niestety, jak pokażemy w dalszej części wykładu, wszystkie te idee wchodzą do Kościoła Jezusa Chrystusa.
Często omawiam, że gdyby jakiś czarownik zacząłby tutaj tańczyć między rzędami, wypowiadając zaklęcia i dokonując innych rytuałów, to przynajmniej próbowalibyśmy głosić mu Ewangelię, ale gdyby wszedł w eleganckim garniturze lub w koloradce i zaoferowałby najnowsze innowacje w celu samorealizacji czy metodologie służące samorozwojowi w świecie biznesu, to nie zostałby uznany za czarownika, którym jest, a gdyby ubrał swoje czarnoksięstwo lub szamanizm w biblijną terminologię, to Kościół uległby zwiedzeniu. I bardzo się martwię, że to się dzisiaj dzieje. Jezus ostrzegał przed zwiedzeniem. Paweł pisał, martwię się, żeby wąż, który zwiódł Ewę, nie zwiódł i was. A przecież pisał do chrześcijan. Musimy o tym wiedzieć ze względu na nas samych, na nasze rodziny. Musimy się obudzić i podjąć walkę o wiarę. Musimy wrócić do tej księgi, czyli do Biblii, czyli do podręcznika producenta, by wiedzieć, w co wierzymy i dlaczego wierzymy na podstawie tej księgi. Ja nie chcę być waszym guru i nie chcę, żebyście byli moimi uczniami. Chcę, żebyście myśleli samodzielnie i podążali za Panem oraz Jego Słowem, lecz musimy zacząć traktować je poważnie, ponieważ Biblia ostrzega przed zwiedzeniem w czasach ostatecznych. Zostaliśmy ostrzeżeni, więc obudźmy się i próbujmy ratować tak wielu, jak to będzie możliwe. Tu nie chodzi o wasze dobro, lecz o dobro innych wokół was. Obawiam się, że straciliśmy komunikację ze światem, w którym żyjemy, i zaczęliśmy się izolować. Niektórzy z was, głosząc Ewangelię, mówią o Bogu i myślą, że komunikują to, o co chodzi, podczas gdy słuchacze rozumieją, że chodzi o moc wojen gwiezdnych. Albo mówicie o Chrystusie, a oni myślą o świadomości Chrystusa i uważają, że jedyną cechą odróżniającą nas od Chrystusa jest wyższy stan świadomości, jaki on posiadał, czyli świadomość Chrystusowa. A naszym jedynym celem jest osiągnięcie tego stanu, żebyśmy wszyscy mogli stać się Chrystusami. Niedaleko od mojego miejsca zamieszkania znajduje się synagoga New Age. Nazywa się tak przez członków tego zgromadzenia, nie przeze mnie. Mahomo Shalom, czyli rabin, Ted Franklin, nauczający w tej synagodze, powiada, że nadchodzi dzień, gdy usłyszymy wołanie. Kto jest prawdziwym Mesjaszem, niech wstanie i wtedy wszyscy wstaniemy, a świat ulegnie przemianie. Bo wszyscy jesteśmy Chrystusem i będzie uświadomimy sobie wreszcie, kim jesteśmy, jako niezwykły potencjał w nas drzemie. I powtórzę jeszcze raz, te idee wkraczają również do Kościoła Jezusa Chrystusa. To, co mówię, jest trudne i staram się ostrzegać ludzi, by wrócili do Bożego Słowa i zdali sobie sprawę, że znajdujemy się w ogniu kosmicznej bitwy. Bitwy o duszę i nie walczymy przeciwko ciału i krwi, lecz przeciwko mocom i zwierzchnościom działającym w okręgach niebieskich. Nie bądźmy kibicami siedzącymi w ławkach lub chowającymi się w domach, bo jako chrześcijanie powinniśmy zdawać sobie sprawę, że czas jest krótki. C.S. Lewis powiedział coś, co zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Nie ze wszystkimi jego poglądami się zgadzam, lecz niektóre jego uwagi są wnikliwe niezwykle. Powiedział, że każda osoba, którą widzimy w pracy, w szkole, w sąsiedztwie, czy gdziekolwiek indziej, jest istotą wieczną, która albo będzie świecić jak gwiazda w obecności Boga z niewysłowioną radością na zawsze, albo znajdzie się w niewysłowionym cierpieniu, oddzielona od Boga na zawsze. Niech nas to poruszy, żeby coś zrobić dla naszych znajomych, naszych krewnych, naszych sąsiadów i innych ludzi wokół nas. I nie obudźmy się, widząc, co się dzieje, i nie sprzeciwiamy się temu, stając w prawdzie przeciwko kłamstwom padającym z ust węża.